Hej siemaneczko, ja jestem Abra i to jest kolejny, moi drodzy, odcinek z nowej przygody Minecraft Survival. Pewnie wiecie, gdzie jesteśmy, a mianowicie pod naszym wspaniałym domkiem, który zbudowałem razem z Elvisem oraz Agentixem. I chciałbym tylko zaznaczyć, że on się rozwinął. Gościu, on naprawdę wygląda teraz coraz lepiej. Nie no, wygląda tragicznie. Ja zacząłem sobie w ogóle przepalać tutaj żelazo, więc mogę sobie go pozbierać troszeczkę, bo jest strasznie dużo. Patrzcie, ja mam teraz 30 sztabek żelaza. To jakby, no wiecie, jak na początek survivalu to jest całkiem, gościu, dużo. Dodatkowo spójrzcie, co oni stworzyli. Mamy chyba, tak mi się wydaje, najmniejszą na świecie farmę po prostu. Najmniejszą, spójrzcie. I tutaj dodatkowo flagę, jakiś kwiatek i ja nie wiem, co to jest. Nie wiem, co to jest, możecie wy mi powiedzieć, ale... Tu słuchajcie, szafa i jakieś łóżko? Czy o co tutaj w ogóle chodzi? Ja nie mam pojęcia bladego. Może sobie tutaj wejść i po prostu, słuchajcie, sobie przekimać. Nie, serio, dla mnie to jest hit. To miejsce to jest po prostu jakiś hit. A do tego wszystkiego, słuchajcie, są krowy. Tak, chyba chłopaki wzięli sobie do serca, żebyśmy tutaj zamieszkali. Ale moi drodzy, niestety muszę dzisiaj zrobić coś totalnie niezgodnego z ideą zamieszkania w tym miejscu. Mianowicie, zaraz zabiorę sobie jakieś podstawowe itemy oraz odłożę jakieś śmieci do tej strzeczki, bo tutaj też chłopaki w ogóle zaczęli odkładać rzeczy. Jakieś oko pająka, czy chociażby cukier. Tory? Nawet nie wiem, skąd wzięli tory, ale akurat to sobie mogę zabrać. Odłożymy sobie, słuchajcie, na przykład to, możemy sobie to. I słuchajcie, zostawimy im tabliczkę i będziemy musieli niestety udać się tam, dokładnie tak, będziemy co jakiś czas zostawiać chłopakom jakieś poszlaki, gdzie ja się udałem, gdzie poszedłem, gdzie można mnie poszukiwać, bo dodatkowo, słuchajcie, wiem, że także jest gdzieś tutaj z nami Bobo. Tak, raz był Bobo na serwerze i fajnie, żeby on nas odnalazł. Napiszcie koniecznie, czy w ogóle chcielibyście, aby Bobo faktycznie w tej serii był, bo moglibyśmy się z nim kumać. A ja teraz zjadam na pewno schaba. Czy ja mam jakieś drewno, słuchajcie, jeżeli nie mam drewna, to musimy szybko podskoczyć właśnie po jakieś drzewo i zostawić chłopakom tabliczki Agentixowi oraz Elvisowi, że niestety, ale musiałem się udać na przykład właśnie na północ, czy coś w tym stylu, w poszukiwaniu miejsca do zamieszkania, bo nie wyobrażam sobie, abyśmy, słuchajcie, mieszkali bez wioski villagerów. Największy rozwój w Minecrafcie przecież daje wioska villagerów i handel z wieśniakami, właśnie z mieszkańcami, więc żeby po prostu mieć to miasto, musimy mieć villagerów, a do tego wszystkiego, słuchajcie, to jest konik. Oh boy, tylko że ja niestety nie mam, słuchajcie, tutaj, no siodła. Gdybym miał siodło, to na pewno, słuchajcie, zrobiłbym z niego dobry użytek. I w ogóle, konie w lesie? Jakby, co to jest grane? Ej, mega śmiesznie to wygląda. Dobra, zetnijmy jeszcze kawałek tego drzewa, zostawimy faktycznie tabliczki i będziemy dawać wskazówki. Na przykład co 500 kratek, słuchajcie, będziemy pisać chłopakom, że tak, dobrze idziesz, albo nie, źle idziesz, czy coś w tym stylu, sami rozumiecie. Więc tak jak mówię, niestety, ale muszę stąd uciec, musimy znaleźć idealne miejsce do zamieszkania, a chłopakom nawet o tym nie mówiłem. Oni chyba... chyba naprawdę chcą tu mieszkać. Ja bym nie chciał, słuchajcie. Nie, to jest ostatnie miejsce, gdzie ja chciałbym mieszkać. No spójrzcie na to. Jezu, to jest po prostu jakiś hit. Ale okej, weźmiemy sobie wobec tego, moi drodzy, na pewno jakiś piecyk. Tak, zrobimy sobie piecyk. Do tego, słuchajcie, zaczniemy sobie przepalać w ogóle to. Niech to się przepala w trakcie, kiedy my robimy resztę rzeczy. I teraz uwaga, ziomy, patrzcie na to, robimy w końcu jakieś sensowne itemy. Wow, ej nie, serio, w końcu. Bo zrobimy sobie, słuchajcie, kilofik. Zrobimy sobie, słuchajcie, siekierkę. Zrobimy sobie dodatkowo, moi drodzy, łopatę. Mieczor też sobie zrobimy. I teraz, słuchajcie, całą zbrojkę. Jak ja mam z itemami? Słuchajcie, butów raczej nie będę wymieniał, bo to jest Protection 4. Protection 4, ochrona 4. Ale słuchajcie, tego nie mogę zdjąć nawet, dopóki nie zginę. Więc jedyne, co możemy zrobić, to, słuchajcie, klatę. I tą klatę właśnie teraz sobie poczynimy. Ogarniemy sobie w ten sposób, zdejmiemy sobie to. I teraz, moi drodzy, patrzcie, zrobimy skrzyneczkę, zrobimy sobie tabliczki i napiszemy właśnie chłopakom, co i jak, oraz zostawimy skrzynkę właśnie z moimi itemkami, na przykład takimi, czy chociażby takimi. Mogę nawet to im oddać, mogę gunpowder im oddać, mogę to, tu sobie, słuchajcie, poukładamy teraz i tam jest... Ej, czuję się bogato, słuchajcie, czuję się teraz w tym Minecrafcie naprawdę bogato, powiem wam, że nawet złoto mam, jakby to jest w ogóle faza, nie? I teraz, słuchajcie, szybka tabliczka jest stawiana i wytłumaczana, co tutaj będzie się działo. Moi drodzy, zmuszony jestem udać się dalej prosto w, uwaga, poszukiwaniu miejsca, gdzie zamieszkam. Zamieszkamy, po prostu zamieszkamy. Na pewno ja. Dobra, ogarnięte? Chyba ogarnięte. Ja idę prosto. Okej, wydaje mi się, że słuchajcie, teraz już jest wszystko jasne. No napisałem im ładnie, że moi drodzy, zmuszony jestem udać się prosto, tak, żeby znaleźć po prostu jakieś kozackie miejsce. I to kozackie, słuchajcie, miejsce sobie znajdziemy, a przynajmniej taki jest plan. Z takimi itemami, ej, nie. No gościu, no tak, nie, no to naprawdę ja dobrze wyglądam, jestem jak pro w Minecrafcie, ej, jestem bardzo z tego zadowolony, możemy nawet, słuchajcie, zebrać sobie to,
zasadzić sobie w ten sposób i jeszcze dodatkowo rozmnożyć chłopakom krowy. Oj, ja myślałem, że one będą wychodzić, ale nie, spokojna głowa, one wychodzić nie wychodzą. Odłożymy sobie wobec tego to tutaj. Ej, mamy mało żarcia, więc na wszelki wypadek wezmę trochę tego mięsa zombiaka i wydaje mi się, że moi drodzy, to jest najwyższy moment, najwyższy czas, abyśmy po prostu udali się. Nie wiem, to jest północ? To jest w ogóle chyba północ, słuchajcie. Tak, to jest południe, nieważne. W tamtą stronę się, słuchajcie, udamy w poszukiwaniu wioski, więc lecimy z tematem, kto jest z was zainteresowany, czy jeszcze w tym odcinku uda nam się tam dotrzeć, to oczywiście niech zasubskrybuje kanał, najlepiej z dzwonkiem i zaznaczcie wszystkie powiadomienia. Tak, z kanału, dlatego że codziennie o 15 są tutaj filmy oraz ja przypominam, słuchajcie, o sklepiku www.abraety. Pierwsza linka w opisie, macie do zakupienia epickie bluzy albo na przykład, słuchajcie, maseczki. Tak, ja przypominam, że na sklepie oczywiście maseczki są, jeżeli chcielibyście, to właśnie takie Abra Team, czy Bobo Team, czy jakieś inne są i normalnie można sobie w szkole tym, z tym śmigać, tak, i wtedy masz kostką maseczkę, czy właśnie bluzę, kubek, czy nawet plecaki. www.abraety, pierwsza linijka w opisie, naprawdę bardzo serdecznie zapraszam, bo dla każdego widza i widzki coś tam się epickiego znajdzie, serio. A teraz tak, moi drodzy, ja jeszcze sobie tutaj rozwalę owieczki, żeby mieć trochę więcej tego jedzenia. Tu jest ich całkiem sporo, więc myślę, że nikt nie będzie mi robił problemu, że ja tutaj tak troszeczkę te owieczki to tak... O, jakby poturbowałem delikatnie, tak? No słuchajcie, no ich nie ma, dobrze. Powiedzmy sobie szczerze, no nie ma tych owieczek. No to bardzo mi przykro. Ale my, słuchajcie, mamy misję i musimy ją po prostu wypełnić. Ej, w ogóle czy ktoś mi może powiedzieć, jak wyrosło drzewo na żwirze? Ej, nie, chwila, co? Ej, nie widziałem czegoś takiego, co tu się dzieje? Drzewo na żwirze wyrosło, to się w ogóle tak da w Ej, nie, naprawdę, czy tak się w ogóle da w Minecrafcie? Bo za moich czasów to się tak nie dało, ale... Ej, to jest naprawdę ewidentnie, słuchajcie, to jest na żwirze. Jakby, okej, okay, zostawmy to, słuchajcie, ale to jest naprawdę zabawne, nie wiem. O, boj! Co? Patrzcie to! Ej, proszę. Proszę. Proszę, to musi się udać, słuchajcie, dobra. Nie, 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 nie. Teraz każdy pisze w komentarzach, czy mi się uda, słuchajcie, oswoić wilka. Mam 4 kości, to nie jest wcale mało, ale nie jest też dużo. Więc słuchajcie, teraz każdy zjeżdża w sekcję komentarzy i pisze, czy to się, słuchajcie, uda zrobić. Moi drodzy, 3, 2, 1, nie. Dobra, 3, 2, 1, nie. No nie, no proszę, ja muszę to zrobić. 3, 2, 1, nie, proszę, proszę, no nie, nie, ostatnia kość. 3, 2, 1. Gościu, za czwartym razem mamy piesa! Ależ tos! Tak szybko, słuchajcie, rozumiecie to? Tak szybko, słuchajcie, psa sobie ogarnęliśmy, ale mega! Tylko pytanie, czy w tej nowej wersji Minecraft 1.16.3 ten pies w ogóle będzie chciał, moi drodzy, za nami iść? Nie mam niestety bladego pojęcia, bo to jest nowa wersja Minecrafta. Widzę, że on się chyba teleportuje, więc nie powinno być problemu. Ale tak jak mówię, ja w tą wersję to gram, wiecie, no to jest chyba trzeci odcinek i wcześniej w to nie grałem, więc ciężko mi jest po prostu powiedzieć, co tu się będzie działo, bądź po prostu nie będzie się działo, czyli on by się nie teleportował, ale chyba za nami idzie. Dodatkowo, słuchajcie, kolejna jakaś pszczoła, tylko czy tu będzie ul? Słuchajcie, już ogarnęliśmy, że pszczoły, moi drodzy, nic nie robią. Co, na pyłek zostawia za sobą? Chyba to jest, słuchajcie, pyłek, tak mi się wydaje. Ale pszczoły nic konkretnego nie robią, tak mi się przynajmniej wydaje. O, tam jest ul. Tam jest ul, ale my, słuchajcie, już psuliśmy ule i one nic nie robiły, więc dobra, możemy, wiecie co, przetestować drugi raz, czy coś się stanie, jeśli rozwalę ul. Nie wiem, czy to jest w ogóle dobre, że ja rozwalam ule, nie wiem, czy to jakby powinienem tak robić, czy nie. Mam nadzieję, że, słuchajcie, te pszczółki mnie tutaj nie porozwalają, więc wolałbym tutaj takiego, ty, tutaj był taki przyjaciel, o, tego przyjaciela, słuchajcie, wolałbym rozwalić, dobra, niech ona do mnie tutaj podleci, bo wiecie, jak rozwalamy ul, to one potem będą do nas leciały, nie, wszystkie, więc uwaga, robimy to. O! Żadnej pszczoły nie było w ulu. I to faktycznie nam nic nie dało, słuchajcie. O nie, leci do nas, leci do... dobra, to mnie już tutaj nie ma. Trzymajcie się, pozdrawiam bardzo serdecznie. Że tak powiem, nie, tu już nie ma. Elo, szukamy wioski. Czy ta pszczoła... O nie, dwie lecą. Ziomy, mamy chyba mały problem. Tu jest kolejny w ogóle ul. Ej, dobra, zróbmy to, słuchajcie, zróbmy to. A, rozwalamy. O, tu kolejnego nie... Co? Ej, w kolejnym nie było. Ale słuchajcie, nie mamy teraz psa. A jest pies, dobra, jest pies. Są, słuchajcie, pszczoły, ta się na mnie nie denerwuje. Ej, naprawdę ciekawe, ja rozwalam, słuchajcie, wszystkie ule w okolicy, one mają tu gdzieś. Nie no, spoko. Fajnie, pszczółki mają gdzieś swoje ule. Mnie to pasuje, kolejna pszczoła. Ej, to jest chyba po prostu biom. To jest chyba po prostu, słuchajcie, biom. Ej, to jest birch forest? Nie, to jest po prostu forest. Czyli zwykły las, po prostu biom się nazywa las. I tutaj faktycznie chyba się ule będą respiły cały czas. A ja będę je cały czas psuć, chyba że faktycznie pójdziemy tędy.
I słuchajcie, powinniśmy w końcu zostawić jakąś tabliczkę chłopakom. Tak, ewidentnie. Nie wiem, czy oni w ogóle będą gdzieś tą okolicą szli, bo ja troszeczkę odbiłem w bok, ale wydaje mi się, że oni szliby z naprzeciwka. Tak, słuchajcie, oni stamtąd by przyszli, więc... O, cukuniki, ale dalej nie mam, słuchajcie, siodła. Weźmiemy sobie, słuchajcie, dioryt. I teraz tak, pies, błagam. Błagam, pies, nie idź za mną. Ja zrobię, słuchajcie, tutaj taki, nie wiem jak to w ogóle powiedzieć, taki pałąk, jakby, żeby oni po prostu wiedzieli, że to ja tutaj byłem, tak? Żeby oni podeszli sobie tutaj ładnie, grzecznie. Czy to jest dobra wysokość? Ej, w ogóle, jak epicko wygląda ten księżyc, który się tam wynurza, nie? Ej, mega! Dobra, słuchajcie, jak ja zginę, to naprawdę będzie beka. Więc wolę, słuchajcie, sobie coś tutaj zjeść, na wszelki wypadek. Dobra, spadam. Okej, 2,5 serca, chyba spoko. I teraz, moi drodzy, właśnie w tym miejscu zrobimy sobie crafting table i postawimy im tabliczkę, tak. Zrobimy sobie, słuchajcie, to kolejne tabliczki, patrzcie, w ten sposób, dobra. Udałem się dalej prosto, ziomeczki. Dobra, dobrze wam idzie. Okej, dobra, myślę, że całkiem spoko. Mam tylko nadzieję, szczerą nadzieję, że oni nie pomyślą, że to jest jakiś, wiecie, pan X, bo słuchajcie, to jest nowy serwer i tutaj póki co mam nadzieję, że nie będziemy mieli nikogo i że w ogóle, nawet nie, że póki co, tylko że w ogóle my nie będziemy tutaj nikogo mieli, bo to by była po prostu masakra. I mamy, słuchajcie, ciepły ocean. Ciepły ocean jest całkiem ciekawym biomkiem. Mnóstwo rybek w ogóle się tutaj fajnie zrobiło. Okej, myślę, że będziemy mogli zrobić chyba udeczkę, co? Moi drodzy, chyba udeczkę. Ja wolę tutaj szybko przebyć, żeby faktycznie ten pies za mną biegł, a nie żeby rozwalał tutaj jakieś mopki, bo widzę, że oj. Widzę, że oj, tutaj jest ich dużo. O! To słuchajcie, wrak statku. Pójdziemy sobie na wrak statku. Może znajdziemy, słuchajcie, tam siodło. Jakbyśmy znaleźli siodło, to moglibyśmy mieć wtedy już konika. Ej, w ogóle ciekawa okolica, bo tutaj powinna być też wioska nieopodal. Ale dobra, chodźmy, słuchajcie, do tego statku. Chodźmy. Co ty do mnie strzelasz? Nie. Nie, pies. Nie. Pies, nie rób tego. Gdzie jest mój pies? Ej, nie, bo tutaj pies się, słuchajcie, bił z kimś. Nie, no naprawdę, gdzie jest mój pies? Wow, bo tutaj, co tu się dzieje? Mój pies wszystkich bije, no co jest grane? Ja nie chciałem, żeby mój pies się tutaj z kimkolwiek bił, naprawdę. Ale dobra, słuchajcie, rozwalamy ich. Ej, ile tu jest mobków, naprawdę. Wow, ej, masakra. Co tu jest grane? O nie, psa uderzyłem przypadkiem, ale ej, ten pies teraz to może mi naprawdę pomóc, słuchajcie. Patrzcie to, pies mi naprawdę pomaga. Co jest grane? Ja cię kręcę, ej, ale sztos. Dobra, słuchajcie, rozwalamy wiedźmę. Rozwalamy wiedźmę, no. Dobra, niech ona, słuchajcie, czymś rzuci, bo ona teraz będzie, pewnie będzie rzucać. Dobra, pies rozwala wiedźmę, ale kozak, nie? Ej, mega, dobra. Pies się tutaj naprawdę okazał być pomocny. Co to jest? Dobra, podejdziemy zaraz. Ale słuchajcie, o, tu jest jakaś wielka góra. Ale serio, jest wrak statku i ja bym naprawdę chciał go ogarnąć. Tylko że tu jest jeszcze do tego wszystkiego creeper. I to nie jeden, moi drodzy, nie jeden. Jeszcze szkieletor, ej, kurczę. Te przygody naprawdę są ciężkie. Naprawdę, słuchajcie, te przygody są ciężkie. Dobra, tu jest skrzyneczka. Mamy, słuchajcie, marchewki. Mamy węgiel. Papier to się nie przyda, to się nie przyda. Pszenica może się przydać. Dobrze, słuchajcie, całkiem fajny zestawik nam się tutaj trafił. Tylko że powinna być jeszcze jedna skrzynka. Gdzieś tutaj, o, jest nawet, słuchajcie. Więc wbijamy się do środeczka, fajnie, ładnie. O! O! Ej, to już są łupy, naprawdę porządne. Patrzcie, 6 emeraldów, jakieś żelazo. Do tego, słuchajcie, lapis lazuli. Ej, to są dobre łupy. To są naprawdę dobre łupy i z tego, słuchajcie, można się na pewno cieszyć. Dobra, skoro mamy pieska, to słuchajcie, myślę, że... Czy, jakby ja się troszeczkę boję, naprawdę się, słuchajcie, obawiam, że ja nie mogę za bardzo przepłynąć łódką, bo ten pies jakby... Nie wiem, czy zostanie w miejscu, czy zniknie, wiecie. My graliśmy do tej pory na wersji Minecraft 1.14.4, tak? No i... Różnie było z tymi psami. One tak jakby chciały, a nie mogły czasem się teleportować. I boję się, że przepłynę łódką i stracę psa. Ale może warto spróbować. O, serwer nam zasejwował grę. To dobrze. To dobrze. Tutaj komunikaty wyskakują, nie? Że o, siema, siema, masz zapisaną grę, nie? Jakby, okej, gituba. A teraz tak, moi drodzy, tutaj chyba... Chyba nie ma żadnej wioski. Chyba nie ma żadnej wioski. Więc skoro jej nie ma, to myślę, że może faktycznie przepłyniemy sobie, słuchajcie, łódeczką. Może faktycznie byśmy sobie przepłynęli łódką. Aczkolwiek powiedziałem, słuchajcie, chłopakom, że będę leciał przed ciebie. O nie, o nie. Mały zombiak, nie. Spaduwa, słuchajcie, spaduwa. Nie ma takiej opcji, gościu, spaduwa. Nie, naprawdę, ja nie będę się tutaj patyczkował. Ale ładna wyspa. Ale ładnie. Ej, naprawdę.
Tutaj mi się już podoba. Tylko żeby tutaj, słuchajcie, była wioska. Żeby w tej, żeby tutaj była wioska, bo mamy ciepły ocean, mamy epicką górę, słuchajcie. Mamy, znaczy, no jakby naprawdę to jest miejsce, które mi się podoba. Naprawdę powiem wam, że to jest miejsce, które mi się podoba. Tylko żeby gdzieś tutaj w tym lesie była wioska, nie? To by było epickie. Czajcie, na takie malutkie wysepce zamieszkać? To by było takie cute. Tylko że... Aha. Aha, i to dwa. I to dwa. Wow, i to dwa. Dobra, rozklepujemy. Rozklepujemy. Dobra, pies, rozwalaj go. Rozwalaj go, pies. Nie za to ci płacę. No rozwalaj go. No weź go rozwal, no. Rozwalisz go? No, dobra, ja musiałem. Ale okej, słuchajcie, lecimy dalej, bo ja zaraz stracę tutaj nawet sprinta. Bardzo ciężko jest. Bardzo ciężko, słuchajcie, jest tutaj w nocy. Na tym Minecrafcie 1.16.3. Serio, naprawdę ciężko. Ej, to wygląda praktycznie jak Abrowice 2.0. Co jest? Ej, serio wam to nie przypomina Abrowic 2.0, bo mnie naprawdę. Dobra, dam mu trochę tutaj jeść. Wow! O kurcze! Co tu się dzieje? Ej, ten Minecraft jest naprawdę przeklęty. Ja cię kręcę. Dobra, słuchajcie, szybkie żarcie. Szybkie żarcie, ja już nie mam nic... dobra, mam coś takiego. Ej, ale naprawdę. To wygląda jak Abrowice 2.0. I delfin jest. Ej, to jest świetne miejsce. Tylko żeby, słuchajcie, tutaj była jakaś wioska. Nie, poważnie, proszę, żeby tu było. Żółwie są i srafa koralowa, słuchajcie. Ej, to jest epickie miejsce. Naprawdę mi się tu mega podoba. Ta wysepka, słuchajcie, mogłaby być jednego z chłopaków. Ta mogłaby być na przykład moja. Mamy, słuchajcie, epicki las. Ej, to jest fajne miejsce. Serio, naprawdę to jest super. Tylko trzeba by było znaleźć wioseczkę. Więc nie wiem, czy to będzie takie łatwe, ale może do zrobienia. Słuchajcie, może faktycznie coś tutaj jest. Bo patrzcie, my przemierzyliśmy łącznie na tym świecie 3000 kratek i żadnej wioski nie spotkaliśmy, więc ona mogłaby być w pobliżu. Są borówki, więc słuchajcie, są i lisy. Czyli tak, mamy na pewno wszystkie zwierzęta. Nie ma tylko pandy, no ale nic dziwnego, że nie ma pand, tak? No bo tutaj przecież nie ma, słuchajcie, bambusów. Ale biom jest super. I mamy kolejną w ogóle ruinę statku. Możemy ją oczywiście sobie ogarnąć. Czy coś tutaj będzie się znajdowało w środku, czy też nie. Ale ja myślę, że jakiś pies. No, pies spadła. Jakiś łup, słuchajcie, musi tutaj być, nie? Czy nie? A może nie, ty, no może nie musi być łupu wcale. Ale no liczę na to, że słuchajcie, coś tutaj znajdziemy. No bo kurczę, no teraz każda skrzyneczka, słuchajcie, jest na wagę złota, ale... Ale chyba, słuchajcie, nie za bardzo mam jak to rozkopać. To jest jakieś takie, nie wiem, dziwne. W każdym razie... A, bo tutaj jest jeszcze jakaś kontynuacja. Możemy tutaj spróbować faktycznie rozwalić. O! Tu już chyba prędzej, co? Tak mi się, słuchajcie, wydaje. No nie! 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 O kurczę, ej, to było bliskie. To już było, słuchajcie, bliskie. No to naprawdę, słuchajcie, było bliskie. Dobra, a ja żyję, słuchajcie. Ja nie powinienem w ogóle trzymać się takich małych, kurczliwych miejsc, nie? Bo jak mi tutaj faktycznie zombiak wpadnie, to będzie, słuchajcie, przypał straszny. To będzie naprawdę olbrzymi przypał. Ty, gdzie jest ta skrzyneczka? Nie ma tu w ogóle skrzyneczki, nie? Ej, serio, opraszajcie, nie ma tutaj skrzyneczki. Ale ja wolę, słuchajcie, coś zjeść. Ewidentnie, słuchajcie, teraz jest jakaś szama, bo no kurczę, to jest niebezpieczne. Ja mam niby dobrą zbrojkę. A przynajmniej nie najgorszą, ale sami widzicie, że jakoś ciężko to idzie. Te mobki naprawdę mnie rozwalają praktycznie jak chcą. I to jest mega przypał. Dobra, ty, gdzie są te skrzynki? Powaga, nie ma tutaj tych skrzynek? Serio? Przecież ja cały, słuchajcie, statek tutaj rozkopuję. Ej, serio, no, ja mógłbym z tego domek już zrobić. Patrzcie, co ty, ile tu jest tego drewna. Naprawdę, ja bym mógł, słuchajcie, domek z tego zrobić. A skrzyneczki jak nie było, tak nie ma, nie? Ja cię kręcę, ale faza. Ej, ale może wiecie co? Zróbmy z tego, o, siema. Może, słuchajcie, nagrywam, napiszę mu. Słuchajcie, może byśmy z tego zrobili swój pierwszy domek taki tutaj, nie? I bym, słuchajcie, dał chłopakom koordynaty. Znaleźliśmy, słuchajcie, skrzyneczkę. Diament! Pierwszy diament na survivalu. Patrzcie, ile żelaza. Diament! Wow, moi drodzy, mieszkamy tu. Mieszkamy tu, moi drodzy. To będzie nasz pierwszy domek, słuchajcie. To będzie nasz pierwszy domek w tym miejscu. Nie wiem tylko oczywiście, czy my tutaj faktycznie zamieszkamy. Ale na pewno, słuchajcie, to będzie nasz pit stop. Trzeba będzie się rozejrzeć, trzeba będzie poszukać, słuchajcie, tutaj jakiejś wioseczki. Ale wydaje mi się, że miejsce jest naprawdę przednie. Że jest naprawdę super, tylko naprawdę. Błagam, dajcie jakąś wioskę. No, przecież w Tajdze też występują wioski, nie? Czy nie? No, Abrowice 2.0 takie były. Ej, serio, epickie miejsce, słuchajcie. Pierwszy diament. Mamy pierwszy diament na nowym świecie. Na nowej przygodzie. O, już myślałem, że tam jest coś, ale nie, słuchajcie, tam nic nie ma. Więc naprawdę, wydaje mi się, że teraz trzeba będzie zebrać chłopaków, przyprowadzić ich tutaj, napisać jakieś koordynaty, słuchajcie, im, aby oni przyszli i ocenili to miejsce, bo miejsce jest fajne, każdy by mógł mieć swoją wysepkę. Mamy, słuchajcie, delfiny, mamy żółwie, mamy rafę koralową, mamy fajny ocean, więc naprawdę można to fajnie wykorzystać, naprawdę jest tutaj co robić, tylko tak jak mówię, muszę też się liczyć ze zdaniem chłopaków, bo to nie jest tylko mój świat. Jest tutaj Elviso, Agentix, Bobo chyba też, ale jeszcze go nie widzieliśmy, więc moi drodzy,
drodzy, ja przypominam, zasubskrybujcie kanał, koniecznie dzwoneczkiem, klikajcie wszystkie powiadomienia z kanału, dlatego że są codziennie o 15 filmy właśnie z nowego Survivalu oraz padajcie także na sklep www.abra.et, pierwsza linka w opisie. Klikajcie teraz, macie do zakupienia na przykład bluzy, plecaki, kubki czy na przykład maseczki. Tak, jeżeli chcielibyście, słuchajcie, w szkole mieć na przykład maseczkę Abratim, czy to białą, czy chociażby jakąś żółtą, bo są różne kolory, nawet są różowe dla dziewczyn, czy są nawet różne rozmiary, dziecięce, damskie, męskie, to obczajcie. Darmowa dostawa jest do każdego zamówienia za minimum 149 zł, czyli na przykład kupując bluzę i koszulkę macie kuriera za friko, czy jakieś maseczki tego typu. Serio, pierwsza linka w opisie, ja wam bardzo dziękuję, widzimy się i eleczko, pum!